Dobrze, że przyszłaś. Naprawdę? Czemu? Wspólne zainteresowania. Nazywam się Neil. Patrz tam, widzisz skały? Pod nimi mają obóz bandyci. Wystarczy poruszyć kamienie i wypełzną stamtąd. Niczym robale. Zbuję. Po co tu przyszli? Nora mają kłopoty. Plotki są szybkie jak wiatr. Bez wojów strzegących granic zabójcy je przekraczają dla sportu. Mój partner i ja tropimy gnojków od dawna. Dobry tropiciel, ale zostawił mnie samego. Rozmawialiśmy już na ten temat. Ale rozumiem. Za długo już palce rwały się do łuku. A może popracujemy razem? Zabijemy ich? No nie wiem. Nie mam powodów, by ci ufać. Zaufanie to rzadki skarb, prawda? Jestem tylko podróżnym. Z łukiem, myślami o stanie tych ziem i zaginionym partnerze. Nie wiem, czy w tobie cokolwiek jest tylko. Powiem to inaczej. Jesteś bandytą? Pewnie, że nie. Więc nie musisz się mnie bać. Nie potrzebuję twojej pomocy ze zbójami. Samotniczka? Ekscytujące. Bez obaw. Jeśli cię zabiją, wykończę ich, zanim zrobią puchar z twojej czaszki czy coś w tym guście. To alarm. Niech pohałasują, to będzie ich więcej. Taka premia. A jak jesteś herosem, co lubi dokładki, to są jeszcze jeńcy.
Jest i alarm. Muszę na niego uważać. Ty wroga widzisz, a wróg ciebie nie. Mam tu ciało. Arfę. Cholerny zarazy tu są! Ból się zmniejsza. Próbuj spiać! Po co wzięli ludzi w niewolę? Na pewno po nic dobrego. Bądźcie jak czujka i znajdźcie go! Ah!
chwilę. Porozmawiajmy. Tylko spokojnie. To zaszczyt. Ja... Święta Wszechmatko. W porządku? Trzeba ci czegoś? Tak. Widzieliśmy, jak pozbyłaś się tych bandytów z obozu. Dziękujemy. Oni nas okradali. Ganiali po nocy, wyśmiewali. Myśmy są wyrzutki, nie woje. Prawie bezbronni. Skąd przybywacie? Część z nas przemierza świętą ziemię od lat. Ja natomiast... Moja wioska została spalona podczas krwawych łowów. Wiesz, strasznie żałuję, że ich wtedy nie obroniłem, ale byłem wyrzutkiem, zanim przyszli tutaj Kardża. W jaki sposób się tu znaleźliście? Dziwi cię, że rozmawiamy, chociaż prawo tego zabrania. Widzisz, nie mamy innego wyjścia. Tutaj, poza obręczą, sami. Nie osądzałam was. Sama byłam wyrzutkiem. Wybacz mi. Słusznie pytasz. To ja ich do tego przekonałem. Powiedziałem innym, że zostaliśmy tylko wygnani, a nie skazani na śmierć. Mądre podejście. Jak zostałeś wyrzutkiem? Byłem głupi. Nie robiłem tego, co mi kazano. Unikałem polowania przy każdej nadarzającej się okazji. Kłóciłem się z rodziną non-stop. Wdawałem się w bójki. Ale kiedyś coś poszło nie tak. Miałem szczęście, a on go nie miał. Zginął. Nikt nie widział, co się tam wydarzyło. Zasłużyłem sobie na to wygnanie. Nie wyglądasz na tego, kogo opisujesz. Mam nadzieję. Wszyscy jesteśmy wyrzutkami. Możemy przetrwać tylko trzymając się razem. Ten obóz może nam teraz służyć jako dom. Pozwolisz nam zostać, nawet jeśli przez to prawa naszego plemienia są łamane? Jasne, oczywiście. Och, kamień spadł mi z serca. Jesteś dla nas inspiracją. Dziękujemy. Przyznaję, z początku przeszkadzał mi twój egoizm, ale wiesz jak jest. Cieszę się, że został. Za każdym razem, gdy zabijałaś, łapałem za grot, żeby tylko poczuć choć odrobinę. To ty ich liczysz? Jesteś chory. Ty byłaś zbyt zajęta. Nie wiem, gdzie twój partner. Zabili go. Nie dziwi mnie to wcale. Był zbyt pewny siebie po tym, jak pociął ostatni obóz bandytów. Myślałem, że mamy umowę. Traktujemy zabijanie jako formę wyzwania. Ale nieważne. W dziczy nie ma nic strasznego, tylko ja i mój głos naszych zębów. Twój łuk ma imię? Twój nie ma? Nie jesteś wędrowcem. Ta zbroja była robiona na miarę. No i widać, jak trzymasz łuk. Jestem zatroskanym podróżnikiem. Byłem żołnierzem. I to zanim nawet wybuchła jakakolwiek wojna. Gdzie grot strzały mija zbroję i skórę, tam moje miejsce. Dlatego jestem wiecznym poszukiwaczem. To jak powrót do domu. Myślałeś kiedyś o polowaniu na maszyny? Nie, one nie mają tego błysku w oku. Bandyci coś ci zrobili? Robią coś wszystkim. Żyją podle, więc muszą i podle umierać. Więc polujesz, by pomóc innym? Nie, nie. Dla sportu. Nie mogę już czekać na wojnę. Życie jest za krótkie, a dreszcz śmierci zbyt mocny. Jak zabijesz kogoś z plemienia, będzie kara. Upoluj dzika, marudzą, że mięso marnujesz. A bandyta? Oni są źli, chętni do bitki. I nikt nie marudzi, jak zginą.
Nie wiem, kto jest gorszy. Ty czy oni? My stoimy, oni nie. Znaczy, byliśmy lepsi. Załatwione. Tu? Niestety tak. Ale nasz świat jest w ruinie, a bandyci wręcz uwielbiają ruiny. Nie możesz pozwolić, żeby tak się panoszyli. Jeszcze się spotkamy. Może, jeśli inaczej się nie da. Jak na siebie wpadniemy, nie będzie problemu.